12 260 zł będzie zarabiał prezydent Wałbrzycha Roman Szłemej. Radni zdecydowali o zachowaniu pensji na dotychczasowym poziomie. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie burmistrzów i prezydentów miast reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Faktyczną wysokość pensji określają radni Rady Miejskiej, z uwzględnieniem, że nie może ona przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Aktualnie oznacza to, że kwota maksymalna wynosi 12 365 zł. i 22 grosze. Do limitu miesięcznego wynagrodzenia nie wlicza się dodatkowego wynagrodzenia rocznego ani nagród jubileuszowych. Decyzją Rady Miejskiej w Obrzycha pensja prezydenta Romana Szałameja pozostanie niezmieniona w stosunku do poprzedniej kadencji i wynosić będzie 12 260 zł. Na tę sumę składają się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 000 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek specjalny 3160 zł i dodatek stażowy 1200 zł. To jednak nie jedyna pensja włodarza miasta. Według oświadczenia majątkowego złożonego we wrześniu na koniec kadencji Roman Szałamej wykazał również dochody uzyskiwane ze szpitala imienia Sokołowskiego w wysokości ponad 15 200 zł miesięcznie. Dla porównania gospodarz sąsiedniego miasta Świdnicy, nowa prezydent Beata Moskal-Słaniewska decyzją radnych otrzyma pensję w wysokości 12 340 zł miesięcznie, czyli o 80 zł więcej niż prezydent Wałbrzycha.